proszę, już jestem czysty jak łza i możemy opuścić prysznic. Prysznic był na poprzednim filmiku, tylko brudny ręcznik zostawiamy. Tu przy okazji chciałem pokazać szczegół istotny, mój sweter, ten ślad. To oczywiście po pasie bezpieczeństwa. Na taki ślad sobie trzeba zasłużyć, bo w pasach bezpieczeństwa się zawsze jeździ. Nie ma wyjątków. Ciężarówka, samochód osobowy, tylko do sklepu czy 5000 km zawsze w pasach. I trochę się ubranie zniszczy po miesiącach używania, no ale trudno, można uratować życie. Także już jak widać, czyściutki. Wąsy wymyte i możemy jeszcze się przejść po trakstopie, żebyście zobaczyli jak wygląda typowy amerykański trakstop. Tam nie będę wiele mówił, bo ludzie patrzą na mnie jak na głupiego, ale zobaczycie jak wygląda. Flying J to są trakstopy, które mają stosunkowo ograniczone serwisy, znaczy nie mają hoteli, nie mają z reguły warsztatów. Ale jest duża restauracja, jest sklep, właśnie są takie prysznice, najtańsze paliwo w całych Stanach Zjednoczonych. Dlatego ja zawsze staję we Flying J, bo naprawdę dobrej jakości paliwo i tanie. Idziemy. Gasimy światło, wychodzimy z prysznica. Proszę, wszystkich pryszniców jest cały rząd. Wszystkie są takie indywidualne. Tutaj są pralnia i suszarnia. Można sobie uprać i wysuszyć od razu pranie. Oczywiście usługa jest płatna, tam $1,5 kosztuje, także to nie są to duże pieniądze, a jest to wygoda dla kogoś, kto jest długo w drodze, a nie ma dużo ubrań do przebrań. Tu jest prysznic, monitor prysznica, gdzie się chowało. Tu jest mały pokój telewizyjny. W nowszych trakstopach to jest dużo większa sala, taka bardziej kinowa, ale tutaj jest mały pokój, jest tylko kilkanaście miejsc. Jak ktoś czeka na ładunek, czy ma przerwę, może pooglądać telewizję. Telefony. Tutaj nikt nie korzysta z takich telefonów, dawniej bywały kolejki. Tu jest pokój z grami telewizyjnymi, też można sobie pograć dla zabicia czasu. No i tu sam sklep. W sklepie oczywiście różne różności. A no też można zeskanować dokumenty, fax. Też gdzieś jest prawdopodobnie komputer. Można sobie siąść przy komputerze i pograć. A w sklepie oleje. Jak to w sklepie? Orzeszki. Anteny do radia CB. Tutaj półki z napojami zimnymi w lodówce. Tam dalej mamy dwie restauracje, no różne inne spożywcze artykuły. Karty drogowe, lampki. Pizzeria i Chińczyk. Chińskie jedzenie, można Magic Dragon i pepperoni, to jest pizzeria, można sobie kupić tutaj jedzenie. A jak komuś nie pasuje szybkie jedzenie, woli normalną restaurację, normalny obiad z kelnerką, to jest też normalna restauracja z bufetem i z kelnerkami i ze stolikami. A w sklepie pozostałej części też trochę ubrań. Można kupić sobie kawę. Można sobie kupić gotowe kanapki albo ciasteczka. A tutaj dziewczyny biorą pieniądze za... Tu się płaci za paliwo. Świeże kanapki są dowożone co chwilę, także można sobie wziąć kanapkę na drogę. Nawet jajko na twardo gotowe. Wychodzimy z trakstopu. Tutaj stoją ciężarówki, tankują. Flying J ma swoje samochody, którymi dostarcza paliwo, bo to jest taki przerób, że one non-stop jeżdżą. Używają właśnie takich cystern pomalowanych w barwach Flying J. I zawsze jest niemalże kolejna dostawa, bo na tych truckstopach jest zawsze kolejka po paliwo. Przez to, że właśnie to paliwo jest niedrogie
i dobrej jakości. A teraz przy tych cenach paliwa każdy stara się parę groszy uratować. No i tutaj parking, gdzie stoją wszystkie samochody. Oczywiście pierwsze miejsce na parkingu jest zawsze dla inwalidów, bo się zdarzają, że jeżdżą kierowcy nawet ciężarówkami, którzy mają nie są w pełni zdrowi, mają chodzą o kulach, coś takiego, oni zawsze mają zabezpieczone pierwsze miejsce na parkingu. A to już moja ciężarówka i tyle na tej podróży po Flying J. Otwieramy samochód.